Cześć kochani, dawno nic nie kręciliśmy w użytkowanym przez nas schronie. A to dlatego, że cały czas tam trwają prace, ale biorąc pod uwagę, ile dzisiaj gadżetów znowu do nas dotarło, no chcemy się pochwalić tym, co powiedzmy w drobnej części jest. Tutaj kolega operator, któremu trzęsą się ręce, będzie starał się pokazać, słuchajcie, bardzo fajne skrzyneczki, które informują o alarmie przeciwchemicznym i przeciwlotniczym. One będą zamontowane w zaszczytnym miejscu. Mamy bardzo fajną beczkę. Czekajcie, gdzie jest vlog? Chodź pan tutaj, panie Marek. Mamy bardzo fajną beczkę, kompletną. Przede wszystkim ona jest gdzieś z okolic. O! I syczy! 40 roku z konkretnym korkiem, więc można powiedzieć, że jest kompletna. Przywieźliśmy kupę pierdół, kupę szpej, które na pewno ucieszą wasze oko. Chodźcie za mną. Tutaj mamy gablotki z różnym wyposażeniem, które musimy przygotować na potrzeby naszego schronu. Mamy mnóstwo materiałów, które też do tych gablotek wsadzimy. No ale jak widzicie, leżało to gdzieś długo. Musimy je odszczurzyć. Będzie super. To co, idziemy do środka, tak? Jak kolega się tutaj nie potknie, nie zabije, no to idziemy. Parę dni temu mieliśmy tutaj wycieczkę. Podobało się ludziom, przynajmniej tak mówili, nie wiem. Ale mamy nadzieję, że zostało nam jeszcze parę, tak na dobrą sprawę, miesięcy ciężkiej roboty i ten schron wreszcie będziemy mogli otworzyć po to, żebyście mogli przyjść, pooglądać się, pośmiać, pozwiedzać. To co, zacznijmy od strzelnicy. Słuchajcie, proszę, weźcie pod uwagę, że jesteśmy na placu boju. Tutaj mamy mnóstwo szpejów radiowych. Dalekopisy, nawet słup energetyczny jest. Nie patrzcie na tą szmatę, bo to jest szmata na potrzeby budowy. Zobaczcie, jaka fajna, fajne opracowanie, czyli memoria w sprawie polskich fortyfikacji lądowych. Mamy to, można powiedzieć, i w oryginale. Panie Marku, tutaj jest taki guziczek, może pan nim właśnie tutaj, o, nie w tą stronę, o właśnie, o, zobaczcie. Starałem się to zrobić w ten sposób, to później też będzie w ładnym jakimś opracowaniu, że tutaj, panie Marku, tutaj, pan przesunie. Także mamy oryginał, tu, i mamy przetłumaczenie, jak to tutaj na tym odcinku wyglądało. Tutaj mamy, jak widzicie, mapki. Pokażę wszystkiego, bo nie będą mieli po co przyjść. Przyjdą. Tutaj mamy mapki, słuchajcie, jest, i co jest najfajniejsze, bardzo fajnie w tym opracowaniu jest opisany ten schron, czyli schron 76, jak widzicie, znajduje się tutaj, w którą stronę, czekajcie, tu lampa akurat świeci, że zasłania, o, no jakoś tak, w którą stronę to wszystko leciało, jak ten schron wygląda, jakie było wyposażenie tego schronu, to wszystko tutaj mamy, jak działały strzelnice, jakie były panoramy strzeleckie, to wszystko jest. To co, panie? Idziemy dalej. Z rzeczy, które wpadły nam dzisiaj, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Zobaczcie, oryginalny. Może nie tak, o. Oryginalny Auer niemiecki, który no będzie stał na zaszczytnym miejscu. Czekajcie chwilę. No, tutaj, tak jest, tutaj mamy przygotowaną w razie czego amunicję. Następne pomieszczenie, na razie jeszcze na oświetleniu
wiadomo, awaryjnym. Zobaczcie, to jest bardzo fajna rzecz. Kolega Marek tutaj popatrzy, tu, o, nie w tą stronę, tak, o, możesz podejść z tej strony na przykład. O, słuchajcie, tu mamy mapę Rzeczpospolitej Polskiej z terenem z czasów właśnie rozbiorów. Tutaj mamy ten klin Bytomski, o która ta cała impreza się rozbija. Tutaj mamy Chorzów, Będzin, Bytom. Widzicie, jak to sobie leciała granica. I dlatego te schrony w tym miejscu po prostu są. Też nowy nabytek, filtr powietrza, taki dosyć duży, fajny. Zdzichu, który tego pilnuje. Teraz co? Drobne zapasy żywności, gdyby coś. Radyjko otrzymane, tam parę innych takich pierdół. Jak wiecie, schron stanowił scenografię do filmu Grzeszny żywot Franciszka Buły. Udało nam się pozyskać parę takich pierdół, bo tu ogólnie te pomieszczenie będzie również wykorzystane na potrzeby pokazania, gdzie ten film był kręcony. Mamy parę plakatów, mamy parę zdjęć, które będą tutaj umieszczone. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy nowelę filmową z tego miasta, znaczy Boże, z tego filmu. Mamy fragment scenariusza, jak to tutaj po prostu było, jak to scenariusz przewidywał, nawet z poprawkami. W samym środku, w honorowym miejscu, stał nowiutki karabin maszynowy z napisem Karlik. Zebrało się dużo ludzi, powiewały sztandary na wietrze. Ksiądz Der pokropił, a oni wzięli go na ramiona i czekajcie, bo mi się tu strony pomieszały. O, tu mamy tak. Kto pieniążki, no w aukcie, na kolebie, no i tak dalej, słuchajcie, robi. Mamy tutaj mnóstwo Karlik, Niemców się nie boi. Mamy również fragment karty montażowej dotyczący tego momentu, czyli wszystko tak, jak było na filmie. To co, idziemy dalej, nie? Gasimy światło, bo trzeba oszczędzać. Dobra ekspozycja z masek, wszystkich znane. Apteczki z mniej więcej z lat bardzo wczesnych. Tutaj mamy pomieszczenie załogi. One będzie troszeczkę zmodyfikowane. To są, jak widzicie, zacieki, które były. Zostawiamy to specjalnie, żeby było widać, jak to wszystko ciekło, jak to wszystko tutaj miało miejsce. Przechodzimy do pokoju dowódcy, który w chwili obecnej pełni rolę pokoju piknikowego. Stolik wojskowy, piecyk, sztabówka, książka do poczytania. To są rzeczy, które już mamy, żeby było weselej. Książka, 49 rok, mapa sztabowa. Proszę zobaczyć, jeszcze mamy Królewską Hutę, mamy Bytom po niemiecku. To tu wszystko. Część, wiadomo, niemiecka. Możecie sobie sprawdzić na internecie. Proszę bardzo, jak to wpiszecie, będziecie wiedzieli, z którego to jest roku. Dobra. I teraz pokażemy wam gołą babę. Bolało? Si. Bo aż tąpu. Słuchajcie, teraz pokażemy wam gołą babę. Więc dzieci prosimy o zakrycie oczu. Słuchajcie, znajdujemy się w pomieszczeniu, które na razie pełni funkcję szpitala polowego. Mamy mnóstwo sprzętu medycznego, jak widzicie tutaj różne narzędzia, tortur i tak dalej. Natomiast to jest nasza Marusia. Nasza Marusia, postrzelona telegrafistka.
troszeczkę zmodyfikowana genetycznie, ale Marusia, jak widzicie, jest po operacji, bo tutaj oczywiście pełna sterylność. Tutaj mamy pestkę wyciągniętą z Marusi. Czy Mariusz, Marusi? Jak myśmy ją w końcu nazwali, bo nie Marusia wiem. Była. Marusia. No dobra, no w każdym razie kupę szkła, innych pierdół, mnóstwo rzeczy jeszcze mamy na magazynie w Katowicach. Te rzeczy, wiadomo, one wjeżdżają, wyjeżdżają, są myte, są przygotowywane, przerabiane. Pomysłów jeszcze mamy tyle. Jeżeli was zainteresowałem, bo tych szpeli, wiadomo, będzie sukcesywnie przybywać, jeżeli was zainteresowałem tym oto pomieszczeniem, śledźcie, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Pan tu jeszcze nie naciska, bo kolega chce się już stąd wynosić. W każdym razie dziękujemy za obejrzenie tego filmu, a jeżeli leżą wam jakieś szpeje, które chcielibyście nam podarować, chcielibyście, żeby je tutaj wystawić, postawić, powiesić, wywiesić, numer telefonu jest na kracie. Możecie przez tą kratę też rzeczy przerzucić, jeżeli nas nie ma. Dziękujemy. Do następnego.